Cześć, witam Was w filmie wykorzystującym materiały dostępne w internecie na zasadzie użytku dozwolonego. Będziemy sobie omawiać techniczne aspekty patentu na ultralinear, wzmacniacze ultraliniowe dokładnie i są to patenty Pana Haflera i Keroesa. W szczegółach dosyć głęboko będziemy w to wnikać i jest to omówienie patentu. Generalnie podjąłem się tłumaczenia tego dokumentu po to, żeby przybliżyć go polskim widzom, a z tego względu, że polskiej literaturze naprawdę były słabe opracowania tego materiału. To co teraz widzicie to jest wydruk ze strony Fonaru. O linaryzacji stopnia końcowego wzmacniacza małej częstotliwości z Radia Amatora 9955. Pan, który ma inicjały MR i napisał ten artykuł, ma dosyć specyficzne podejście do tematu, z takim dosyć dużym dystansem i moim zdaniem lekko nawet kpiarskie. Skoro napisał, że budowa wzmacniaczy głośnikowych o współczynniku zawartości harmonicznych 1, /10 jest rzeczą zupełnie realną, można mieć jedynie wątpliwości co do Celowości budowy takich wzmacniaczy, skoro jakość dotychczasowo produkowanych kuśników nie pozwala na ich pełne wykorzystywanie. Zachęcam do przeczytania tego artykułu, to zrozumiecie co mam na myśli, ponieważ cały artykuł jest właśnie pisany w takim tonie. No ale myślę, że to jest spowodowane wpływami literatury rosyjskiej, np. Cykina, który no, bardzo szczątkowo opisał Urzalinar jak widzicie, to jest zaledwie jeden podrozdział. Masewicz nawet nie podjął się tematu omówienia tematu wzmacniaczy ultranieniowych, jak widzicie. Natomiast na pana Witorta zawsze można liczyć. Nie opisał tego jednak zbyt dokładnie. Myślę, że te dwa, trzy przykłady może wystarczą do tego, żeby uzasadnić podjęcie się przetłumaczenia całego patentu a następnie omówienia konstrukcji ultraliniowej. Wstęp tego patentu, który wydruk widzicie na ekranie, został opracowany przez panów Davida Haflera i Herberta A. Coroessa z Filadelfii. Sesjonariuszy na firmę Arco Products Company z Filadelfii. To jest Tutaj numer seryjny tego patentu i złożyli oni sześć żądań. I we wstępie do tego patentu napisali tak. Wiadomo, że trzeba patent dobrze sprzedać, w związku z czym trzeba go odpowiednio zareklamować. Jak czytamy, niniejszy wynalazek dotyczy ogólnie wzmacniaczy, a w szczególności wzmacniaczy zdolnych do szerokopasmowej odpowiedzi liniowej, działających. Zasadniczo bez zniekształceń wytwarzany przez odpowiedź harmoniczną lub intermodulację w szerokim zakresie dynamicznym i z doskonałą wydajnością. Wzmacniacz, według naszego wynalazku, znajduje szczególne zastosowanie we wzmacniaczach mocy audio, ale może być stosowany z równym skutkiem w szerokim zakresie zastosowań przy częstotliwościach ponadakustycznych i radiowych, tak samo jak przy częstotliwościach audio. Można wykazać, że szerokoprzepustowe pasmo i niskie rynek kształcenia harmoniczne we wzmacniaczu mocy audio same w sobie nie zapewniają wysokiej jakości prezentacji, gdy odtwarzana audycja jest oceniona przez doświadczonego słuchacza, ponieważ mowa i muzyka nie mają charakteru statycznego, jak ten obraz, który teraz widzicie. W związku z tym opracowano kryteria działania wzmacniacza w zakresie analizy zniekształceń intermodulacyjnych i testowania falą prostokątną. Które w znacznym stopniu stymulują warunki dynamiczne. Nawet takie testy nie są w pełni determinujące dla wydajności wzmacniaczy, ponieważ wzmacniacze, które testują się dobrze, nie zawsze dobrze brzmią. Chociaż wzmacniacze, które testują się słabo, zawsze działają słabo. Widzicie te testy prostokątem to jest z magazynu audio. Pozwoliłem sobie Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda, i są to testy. Wzmacniacza tranzystorowego Marantz PM66KI Pióra Pana Łabanowskiego Nie wiem kto robił testy Ale mogliście już ten magazyn widzieć w jednym z filmów Generalnie ta ilustracja służy pokazaniu Do czego służą testy prostokątem 20 Hz, 20 kHz i 1 kHz z obciążeniem pojemnościowym Wychwytujemy te dzwonienia Tutaj widać je lepiej na podstawie testów ze słuchu, które mają dostarczyć ostatecznych kryteriów, istnieją dwie szkoły myślenia. Z jednej strony są wyznawcy zasady stosowania wzmacniaczy triodowych, wychodząc z założenia, że taki wzmacniacz wytwarza słodki albo gładki dźwięk. Zwolennicy drugiej strony wykorzystują tetrody, zwykle typu wiązkowego albo strumieniowego, zapewniające wyraźny lub czysty dźwięk. Każdy typ lampy w oczywisty sposób wytwarza swój własny charakter zniekształceń, który jest przyjemny dla zwolenników i nie zadawala przeciwników. Okazuje się, że te zniekształcenia są nieuchwytne i niemierzalne, ale dla krytycznego słuchacza nieuchronnie rzeczywiste. I tak Tutaj mam też jakiś artykuł z. już nawet. O, radioelektronik, audio hi-fi. Jak widzicie. Też pobieżnie omówiony układ ultralieniowy ze schematem jakiegoś wzmacniacza z, tre, z tetrodami w końcówce. Ciągle przypominam, że patent jest z roku 1955 i trzeba nieco przestawić się, że wtedy pentody jako tako w Stanach Zjednoczonych nie były popularne. Zmienił to może trochę Philips ze swoją AL-84. Z reguły były na topie tetrody i oczywiście ich przeciwnicy, którzy używali lamp takich jak 2A3 albo 300B, czyli zwolennicy triody. Wróćmy do tekstu. Wydawałoby się wtedy, że pojednanie tych dwóch szkół myślenia może być dokonane tylko przez jakiś nowy typ lampy, obecnie niedostępny, który może dostarczyć odpowiedzi akceptowalnej dla obu. Taka lampa powinna mieć ponadto pewne pożądane właściwości elektryczne, które obecnie nie są dostępne ani w triodzie, ani w tetrodzie. Te można wymienić jak poniżej, czyli jak następuje. Po pierwsze, niska impedancja wewnętrzna. Ona jest dostępna w triodach, ale nie w tetrodzie. Po drugie, wysoka czułość do uzyskania mocy wyjściowej. Ona jest dostępna w tetrodach, ale nie w triodach. Triodę trzeba sterować bardzo wysokim napięciem. Po trzecie niższe zniekształcenia harmoniczne i intermodulacyjne niż oferowane przez triodę i tetrodę przy niskich jak i ich wysokich poziomach sygnału. I po czwarte, wysoka sprawność do uzyskania odpowiedniej mocy wyjściowej bez zbędnych elementów i kosztów. Gdy siatka ekranująca tetrody jest podłączona bezpośrednio do anody tetrody, Powstała lampa jest faktycznie triodą, która jednak ma ograniczoną moc wyjściową i admisyjną. Dlatego przeanalizowaliśmy wpływ działania tetrody w warunkach pośrednich. To jest z siatką ekranującą podłączoną do części obciążenia, jako aktywny element wyjściowy lampy. W tym stanie siatka ekranująca jest częściowo zasilana przez sygnał wyjściowy. Z powodu zmian prądu na anodzie, a częściowo przez prąd stały, statyczny potencjał operacyjny. Różnica w stosunku do pracy w konfiguracji pełnej triody dla lampy z siatką ekranującą polega zatem na tym, że ekran nie jest podłączony bezpośrednio do anody, ale tylko w części obciążenia anodowego. Tutaj. Eksperymenty na tej podstawie przyniosły niezwykle i nieoczekiwane rezultaty. Stwierdzano, że dla określonych zakresów procentowego obciążenia ekranu w porównaniu z obciążeniem anody w zależności od zastosowanych typów lamp i trybów pracy uzyskano bardzo korzystny wynik charakterystyki roboczej. W związku z tym przyjmuje się, że tetroda działająca w normalny sposób ma zero obciążenia siatki ekranującej. To te. Dla wartości pośrednich procent obciążenia ekranu dla obciążenia anody definiuje się jako kwadrat stosunku napięcia między napięciem sygnału na ekranie a napięciem sygnału na anodzie. Procentowe obciążenie ekranu można zatem definiować jako procent mocy sygnału obwodu anody przenoszonej na siatkę ekranującą. Należy zwrócić uwagę, że moc jest przenoszona na ekran tylko przez część okresu sygnału. To jest, gdy bezwzględna wartość potencjału anody spada poniżej bezwzględnej wartości potencjału ekranu. Przeniesienie to powoduje lianaryzację charakterystyki anody. Stwierdzono na przykład, że w wypadku lamp typu 6L6 w klasie pracy AB1 wewnętrzna impenacja lampy spada bardzo gwałtownie w miarę przechodzenia od zerowego obciążenia ekranu w 100%. Ale Stabilizuje się przy bardzo niskiej wartości powyżej około 18% obciążenia siatki ekranującej. Maksymalna niezakłócona moc wyjściowa spada tylko nieznacznie w okolicach 18% obciążenia i jest bardzo wysoka. Ale powyżej tej wartości spada dość szybko. Zniekształcenia niskiego poziomu mocy wyjściowej szybko maleją od 0% do 18% obciążenia, a później znacznie wolniej. Zniekształcenia wysokiego poziomu mocy wyjściowej są niskie do 18% obciążenia, ale szybko rosną wraz ze wzrostem obciążenia. Wynika z tego, że przy odpowiednio proporcjonalnym obciążeniu siatki ekranującej, w zależności od typu lampy, oczywiście, tetroda może zapewnić wysoką moc wyjściową, zwykle kojarzoną z tetrodami, ale niską impedancją wewnętrzną, z bardzo. Niewielkim poziomem zniekształceń niskiej mocy, mniejszymi niż wytwarzanymi przez triodę, ale znacznie mniejszym poziomem zniekształceń wysokiej mocy wyjściowej. W efekcie przygotowaliśmy nowy typ lampy, który nie jest ani triodą, ani tetrodą, ale ma zalety każdej z nich i ma zwiększoną liniowość. Ten ostatni efekt można wyjaśnić jako prawdopodobnie wyprostowanie transferowej charakterystyki anodowej triody. Która jest wklęsła w górę przez zaletę transferowej charakterystyki anodowej tetrody, która jest wklęsła w dół. Niezależnie od prawdziwego wyjaśnienia, charakterystyka anodowa przenoszenia tetrody ułożona jest według naszego wynalazku w niezwykle liniowy sposób. Charakterystyka robocza triody i jej wklęsłość jest taka. Ona jest po prostu ugięta tak, że wklęsłość jest w stronę górną, a wypukłe w dolną. A jaka jest charakterystyka anodowa tetrody? Jest odwrotna, jak widzicie, wklęsła jest w dół, a wypukła w górę. O to tutaj chodzi w tym opisie. Można podkreślić, że owe 18% obciążenia dla optymalnej wydajności dotyczy kilku typów lamp, w tym 6, 6, 58, 81, 807, 6,6, 58,81, 807 KT66. Te ostatnie umożliwiają uzyskanie 24 W, w mocy wyjściowej z napięcia na wejściu setnych v jeżeli wyposażone są odwracacz fazy i stopień sterujący. W przypadku lamp typu 6V6 wartość obciążenia siatki sterującej wynosząca około 5% jest zalecana, a dla jeszcze innych typów lamp elektronowych optymalna może być jeszcze inna wartość. Wiadomo, że czynnikiem ograniczającym pracę siatek ekranujących lamp w normalnej pracy, to jest przy zerowym obciążeniu siatki ekranującej, jest moc admisyjna siatki. Producenci lamp generalnie wymieniają statyczne potencjały robocze i prądy dla maksymalnej dopuszczalnej mocy admisyjnej siatek ekranujących. W normalnych warunkach dynamicznych mogą one przekraczać dozwolone. Wartości maksymalne przez wystarczająco długi czas, aby spowodować uszkodzenie lampy, gdy pracuje ona w połączeniu tetrodowym, to jest bez całkowitego obciążenia siatki kanującej. Chodzi o takie połączenie: to jest połączenie tetrodowe. Znaczy, dokładnie tam było że te pentody, ale wiadomo, gdybyśmy zdjęli jedną siatkę, to by było połączenie tetrodowe. I tutaj wrócę do pierwszej części, do wstępu, gdzie Wam mówiłem, że autor strony Oktoda. Zauważył, że w tym układzie przekroczone są maksymalnie dopuszczalne wartości zasilania tych lamp o 12 V. Maksymalna wartość to jest 300 V. Tutaj mamy 312 na anodzie. I w obliczu tego przysłuchajcie się uważnie, co panowie autorzy patentu piszą dalej. Dzięki naszemu nowatorskiemu układowi. Potencjał siatki ekranującej nie jest już ustalony na sztywno, ale podąża za potencjałem anody. Wynika z tego, że siatka ekranująca nie przekracza tak bardzo potencjału anody, jak w przypadku, gdy siatka ekranująca jest nieobciążona, a lampa może być bezpiecznie eksploatowana przy napięciach znacznie przekraczających wartości maksymalne zalecane przez producenta, co w konsekwencji zwiększa wydajność. W związku z tym, szerokim celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie nowatorskiego wzmacniacza sygnału o ulepszonych parametrach i charakterystyce roboczej. Pozwolicie, że po prostu tamtych uwag nie będę komentował. Ja je tutaj wynotowałem ołówkiem, żeby można było mniej więcej przypomnieć sobie o co chodziło. Jak widzicie, panowie autorzy patentu uważają, że Lampa w układzie ultraliniowym może mieć przekroczone warunki pracy. Żeby nie było, że sobie wymyślam, tutaj jest ten fragment tekstu. Bardziej szczegółowym celem wynalazku jest zapewnienie takiego trybu pracy Tetrody w obwodzie wzmacniacza, aby uzyskać ultraliniową zależność wejścia od wyjścia. Jeszcze bardziej szczególnym celem wynalazku jest zapewnienie obwodu wzmacniacza audio wykorzystującego jedną lub więcej lamp z siatkami ekranującymi, w których jedna lub więcej lamp jest zaopatrzonych w obwody obciążające siatki ekranujące, przy czym obciążenie dobiera się w celu zapewnienia niskiej impedancji wewnętrznej lampy, wysokiej mocy wyjściowej i niskich zniekształceń intermodulacyjnych oraz odpowiedzi harmonicznych. Dalszym Szczególnym celem wynalazku jest zapewnienie takiej pracy lampy z siatką ekranującą, we wzmacniaczu, w którym siatka ekranu lampy będzie obciążona od 5 do 30%. Powyższe i jeszcze inne cechy, cele i zalety niniejszego wynalazku staną się oczywiste po rozważeniu następujących szczegółowych opisów oraz Kilku konkretnych przykładów wykonania wynalazku, zwłaszcza w połączeniu z towarzyszącymi rysunkami. I teraz Wam pokażę. Fig, po prostu figuration oznacza rysunek. Rysunek 1 to schematyczny diagram obwodu pierwszego przykładu wykonania naszego wynalazku działającego z asymetrycznym stopniem mocy. Ktoś mnie w komentarzu zapytał, czy ultraliniowy układ można stosować do trybu SE? To jest właśnie odpowiedź. Rysunek drugi to schematyczny układ połączeń, modyfikacji z rysunku numer 1. Rysunek 3. Teraz widzicie. Rysunek 3 przedstawia schematyczny obwód wzmacniacza przeciwsobnego odpowiadający ogólnie przykładowi wykonania z rysunku 2. Rysunek 4. Oraz rysunek 5. O, teraz jest dobrze. To schematyczne obwody dalszych modyfikacji naszego wynalazku. A rysunek 6, który już Wam pokazywałem, bo go omawiałem trochę, to wykres ilustrujący pewne cechy operacyjne układów z rysunku od 1 do 5 włącznie. Odniesiemy się teraz bardziej szczegółowo do rysunków. Oznaczenie numeryczne 1 na rysunku 1 oznacza lampę próżniową TetroDe, która ma anodę 2, katodę 3, siatkę sterującą 4, siatkę ekranującą 5. Rezystor polaryzacji 6 jest mostkowany dla sygnałów audio przez kondensator 7, jest połączony między katodą 3 a masą. Rezystor upływowy 8 siatki jest połączony między siatką sterującą 4 a masą, a wzmacniany sygnał jest doprowadzany do przewodu numer 9. A zatem między siatką sterującą 4, a masę. Obwód, jak opisano do tego momentu, jest konwencjonalny. W obwodzie anodowym lampy 1 są połączone uzwojenia pierwotne 10 transformatora głośnikowego 11, Zaopatrzonego w uzwojenie wtórne 12. Uzwojenie 10 jest połączone szeregowo ze źródłem B, które nie pokazano na rysunku, ale jest podłączone do zacisku numer 13. Kolejny obwód pierwotny, uzwojenie numer 14 w transformatorze numer 11, jest połączone szeregowo z oddzielnym źródłem napięcia B'. Alternatywnie będzie oczywiste, że uzwojenia 14 i 10 mogą być połączone równolegle do jednego wspólnego źródła zasilania B+. Uzwojenie 14 ma mniej zwojów niż uzwojenie 10, także jego impedancja przy dowolnej częstotliwości wynosi korzystnie około 18,5% impedancji uzwojenia numer 10. Chociaż ta wartość jest optymalna i niekrytyczna to zadowalający zakres wartości może rozciągać się od 15% do 25% dla lamp typu 6L6 lub 807. Można sobie wyobrazić, że może być wymagany inny procent obciążenia dla lamp o innych parametrach konstrukcyjnych niż te, które testowaliśmy do tej pory. Ale we wszystkich przypadkach wartość jest tak dobrana, że występuje wyjątkowo liniowa odpowiedź złożona, a więc impedancja lampy jest niska, ale moc wyjściowa wysoka. Oznacza to, że tetroda 1 działa jak tetroda w stosunku do poziomu wyjściowego, ale jak trioda w odniesieniu do impedancji wewnętrznej, z pośrednią charakterystyką transferową anody, jak dla triody i tetrody, i bardziej liniową niż obie. Uzwojenie 10 i 14 jest nawinięte na wspólnym karkasie, wspólnym rdzeniu 15 i wspólnie przyczyniają się do indukcji w uzwojeniu wtórnym 12. Te same części na rysunku 1 i 2 są podobnie oznaczone i należy zauważyć, że na rysunku 2 wykorzystuje się pojedyncze uzwojenie pierwotne numer 20. Ma ono odczep w punkcie 21. Tutaj 21. Możecie śledzić to, ja będę czytał. Jak się odrywam od tekstu, to się gubię. Punkt 21 do połączenia z siatką ekranującą 5. Punkt 21 jest wybrany tak, aby obciążyć siatkę ekranującą 5 najlepiej w okolicach 18,5% lub w zakresie od 5 do 25%, jak na rysunku 1. Oba rysunki, które widzicie, 1 i 2, przedstawiają równoważne, alternatywne konstrukcje. Przy czym układ z rysunku 2 jest prostszy i bardziej ekonomiczny. Ale podlega ograniczeniom, polegającym na tym, że siatka ekranująca i anoda muszą mieć identyczny potencjał statyczny DC. Są lampy, ja mówiłem na przykład. O serii lamp L34, a może 84, gdzie nie wszystkie lampy nadają się do ultraliniowego połączenia w tym układzie, ale można zastosować ultralinear z tego układu stosując obniżone napięcie na siatkę ekranującą. I w ten sposób macie rozwiązany problem z użyciem lampy, których napięcia na siatce się różnią, od napięcia na anodzie. A chcecie wykorzystać pełną moc lampy. Żeby nie obciążać napięcia na anodzie, można użyć dodatkowego źródła zasilania. I mamy kłopot z głowy. Dla widzów, którzy nie bardzo mogą sobie wyobrazić, o czym mówię. Na przykład mamy napięcie na anodzie 800V, napięcie na ekranie 400V. I chcemy zbudować wzmacniacz ultraliniowy z takimi ograniczeniami. czy znaczy, tu oczywiście to napięcie może być 800 a tu 400. Tam sobie wymyśliłem jakieś inne napięcia. Generalnie to uzwojenie jest na tym wspólnym rdzeniu tutaj, tylko że nie jest podłączone do tego. Jest sprzężone magnetycznie z tym tutaj uzwojeniem wtórnym. I w taki sposób można właśnie sobie rozwiązać problem z różnym napięciem dopuszczalnym na siatce. US musi być mniejsze od UA. Rysunek 3 pokazuje połączenie dwóch lamp w układzie przeciwsobnym zgodnie z instrukcjami przedstawionymi według rysunku 2. Dla specjalisty w tej dziedzinie będzie jasne, że układ z rysunku 1 może być w razie potrzeby przekształcony na układ przeciwsobny zamiast stopnia asymetrycznego. W układzie z rysunku 3 układ z rysunku 2 został przekształcony w działanie w układzie przeciwsobnym lub dwustronnie asymetrycznym. Lampy 30 i 31, szukajcie sobie tych oznaczeń na rysunku, ja będę czytał, są odpowiednio wyposażone w katody 32 i 33, siatki sterujące 34 i 35. Siatki ekranujące 36 i 37, anody 38 i 39. Katody 32 i 33 są bezpośrednio połączone ze sobą przez rezystancję 40 do masy. Rezystor polaryzacji prądu spoczynkowego. Rezystancja 40 jest mostkowana dla sygnałów audio przez kondensator 41. Jest oczywiste, że można również zastosować inne układy zapewniające ustalenie prądu spoczynkowego przez polaryzację siatki sterującej. Zanim nie przejdę do dalszego opisu, tutaj jest literka A wprowadzona przeze mnie, ponieważ rezystor upływowy 41 i kondensator 41 tutaj ten noszą te same oznaczenie, żeby to troszeczkę zrobić bardziej przejrzyste, wyeliminować ten błąd, po prostu dodałem indeks A. Czytam dalej. Pomiędzy siatką sterującą 34, a masą jest podłączony rezystor siatkowy 41A. Między siatkę sterującą 35, a masą jest rezystor siatkowy 42. Elektrody sterujące 34 i 35 są zasilane w sposób zrównoważony względem masy, albo inaczej w sposób zbalansowany, albo symetryczny. Przez sygnały podawane w przeciwnej fazie na przewody 43 i 44. Alternatywnie można zastosować inne schematy przetwarzania sygnałów wejściowych. Połówki 45 i 46 uzwojenia pierwotnego są połączone szeregowo, odpowiednio z węzłami 38 i 39. Przy czym połączenie połówek uzwojenia 45 i 46 jest zasilane zaciskiem 47. Do połączenia do źródła napięcia zasilania B. Mówimy tutaj o tym fragmencie. Uzwojenie wtórne S jest sprzężone magnetycznie z połówkami uzwojenia pierwotnego 45 i 46 przez rdzeń transformatora. Siatki ekranujące 36 i 37 są połączone w punktach 48 i 49. Połowy uzwojenia 45 i 46. Punkty 48 i 49 są wybrane tak, aby zapewnić siatkom ekranującym 18,5% obciążenia przewidzianego dla ANOT 38 i 39. Niech będzie jasne, że podany procent nie ma charakteru krytycznego, ale jest preferowany, a zakres wartości od 5 do 25% można wybrać bez poważnego wpływu na eksploatację co stanie się jasne przy opisie charakterystyki pracy wzmacniacza. W modyfikacji naszego wynalazku zilustrowanego na rysunku 4, który widzicie z prawej strony, obciążenie siatki ekranującej jest realizowane przez podłączenie dławika 50 na uzwojeniu pierwotnym 10, a siatki ekranującej do punktu 51 dławika 50, tak żeby osiągnąć żądane obciążenie. Dławik działa zatem w efekcie jako autotransformator. Wynik uzyskany za pomocą dławika 50 jest osiągany w przykładzie wykonania naszego wynalazku przedstawionym na rysunku, który teraz widzicie, za pomocą rezystora 52. Tutaj mamy rezystor, nie cewkę. Zwróćcie uwagę, że jest troszeczkę inaczej narysowany rezystora 52 połączonego w poprzek uzwojenia 10 i zaczepionego w punkcie 53 który znajduje się 18,5% od końca zasilania B. Odczep 53 jest połączony z siatką ekranującą 5. Pod innymi względami, przykłady wykonania naszego wynalazku pokazane na rysunkach 4 i 5 są zgodne z przykładem z wykonania z rysunku 1, a zatem identyczne części i elementy na rysunkach 1, 4 i 5 są zunifikowane odpowiednimi numerami odniesienia. Dlatego tutaj już nie pisałem tych numerków. Jest jasne, że każdy przykład wykonania naszego wynalazku, który został zilustrowany jako działający ze stopniem asymetrycznym, może być zmodyfikowany do działania w układzie przeciwsobnym lub zbalansowanym. Czyli chodzi pewnie o symetryczny stopień mocy. Poprzez przyjęcie ogólnej konfiguracji obwodu z rysunku trzeciego, zmodyfikowanej tak, aby obejmowało odpowiednie obciążenie siatki ekranującej odpowiednio według rysunków 1, 4 i 5. Odnosząc się do rysunku 6, zilustrowano cztery wykresy A, B, C, D. Tutaj macie oznaczenia. Wykres A przedstawia zakres wartości impedancji lampy dla wszystkich zakresów obciążenia siatki ekranującej od 0 do 100%. Obciążenie siatki ekranującej wynoszące 0% oznacza zerową impedancję w szeregu z siatką ekranującą, podczas gdy obciążenie siatki ekranu wynoszące 100% reprezentuje połączenie triodowe to jest równe impedancji szeregowej anody z siatką ekranującą. Ta ostatnia operacja jest zwykle wykonywana przez bezpośrednie podłączenie siatki ekranującej do anody lampy. Ja Wam pokazywałem rysunek odręcznie wykonany. Z wykresu jasno wynika, że impedancja wewnętrzna konkretnej lampy, dla której wykonano wykres, gwałtownie spada wraz ze wzrostem obciążenia siatki od 0% aż do osiągnięcia wartości obciążenia 18%. Dalej kontynuowano wzrost obciążenia, ale osiągnięto stosunkowo niewielki spadek impedancji lampy. Wykres B pokazuje zależność między watami. Niezniekształconej mocy wyjściowej, a wartościami obciążenia ekranu między 0 do 100%. Należy zauważyć, że wartość wyjściowa jest rozsądnie wyrównana do około 18% obciążenia, a następnie spada do stosunkowo niskiej wartości dla pracy triodowej. Wykres C wskazuje procent zniekształceń wysokiego poziomu sygnału wyjściowego spowodowanych intermodulacją. Wysoki poziom sygnału wyjściowego to inaczej mówiąc wysoka moc oddawana do obciążenia. Należy zauważyć, że zniekształcenie przy 18,5% obciążenia ekranu wynosi tylko 10% i jest mniej więcej takie samo jak w przypadku normalnej pracy tetrody. Ten rodzaj zniekształceń gwałtownie wzrasta, gdy dążymy do pracy triodowej. Wykres D, który wskazuje procentowe zniekształcenia intermodulacyjne niskiego poziomu mocy wyjściowej, pokazuje około 0,6% zniekształcenia dla normalnej pracy tetrody i spada do około 0,4% dla 18,5% obciążenia ekranu. Przy dalszych zwiększaniu obciążenia, to uzyskuje niewielką poprawę. Zniekształceń intermodulacyjnych niskiego poziomu. Z wykresów A do D jasno wynika, że znaczny zakres obciążenia ekranu albo siatki planującej, odbiegający od 18,5% obciążenia, zapewni wysoką jakość pracy, a zakres użytkowy można określić jako rozciągający się od 5 do 30%. 18,5% jest wyraźnie optymalną wartością dla konkretnej lampy, dla której sporządzono wykres 6. Chociaż opisaliśmy i zilustrowaliśmy jeden konkretny przykład wykonania naszego wynalazku, będzie jasne, że odmiany ogólnego układu i szczegółów konstrukcji, które szczegółowo są zilustrowane i opisane, mogą być stosowane bez odchodzenia od prawdziwego ducha i zakresu wynalazku. W szczególności wynalazek może być stosowany do dowolnego typu lampy, który jest wystarczająco analogiczny w działaniu do lampy z siatką ekranującą, zwłaszcza do pentot i tetrod strumieniowych, które mają elektrody ekranujące. Widzicie ta historyjka, tutaj opisana, nosi znamiona pewnej reklamy. Wiecie, patenty przynosiły pieniądze, dlatego dobrze napisany patent zachęcał. Przedsiębiorców do korzystania z niego, i tym samym wpływały pieniądze do autorów patentu. Teraz będzie dosyć trudny fragment, więc proponuję albo się skupić na tym, co panowie twierdzą albo zastrzegają, albo po prostu pominąć ten fragment filmu. Twierdzimy, że wzmacniacz audio o wysokiej wierności typu przeciwsobnego, posiadający pierwszą lampę próżniową, i drugą lampę próżniową. Przy czym wspomniana pierwsza lampa próżniowa ma anodę, katodę, elektrodę sterującą, elektrodę ekranującą, wspomniana druga lampa próżniowa ma anodę, katodę, siatkę sterującą i elektrodę ekranującą, oznacza połączenie wspomnianej pierwszej i drugiej elektrody sterującej w sposób symetryczny do zbalansowanego źródła sygnału audio o wysokiej wierności. Oznacza polaryzację wspomnianej pierwszej i drugiej elektrody sterującej dla alternatywnego przepływu prądu anodowego w odpowiedzi na alternatywne półcykle wspomnianego sygnału audio o wysokiej wierności, symetrycznego obwodu wyjściowego podłączonego między wspomnianymi anodami, wspomnianego zbalansowanego obwodu wyjściowego zawierającego uzwojenie pierwotny transformatora głośnikowego zbalansowanego obwodu wyjściowego podłączonego między wspomnianymi elektrodami ekranującymi, wspomniany ostatnio wzmiankowany obwód wyjściowy zawiera część zwoju wspomnianego uzwojenia pierwotnego, wspomniany wzmacniacz ma charakterystykę roboczą jako funkcję obciążenia siatki ekranującej taką, że impedancja lampy ma zasadniczo minimalną wartość dla względnie krytycznej wartości wspomnianego obciążenia wartość watów niezniekształconej mocy wyjściowej ma zasadniczo maksimum dla wspomnianej wartości obciążenia procent zniekształceń wysokiego poziomu mocy spowodowanych intermodulacją ma zasadniczo minimalną wartość wspomnianej wartości obciążenia oraz procent zniekształceń intermodulacyjnych niskiego poziomu ma zasadniczo minimalną wartość dla wspomnianej wartości obciążenia a punkty połączeń wspomnianych siatek ekranujących do wspomnianego uzwojenia pierwotnego są zasadniczo takie, żeby zapewnić wspomnianą, stosunkowo krytyczną wartość wspomnianego obciążenia. Po drugie, połączenie według zastrzeżenia 1, w którym wspomniane obciążenie siatki ekranu wynosi zasadniczo 18,5%, i w której wspomniane lampy próżniowe są równoważne dla typu 6L6. Po trzecie, Kombinacja według zastrzeżenia pierwszego, w której wspomniane lampy próżniowe są równoważne dla typu 6L6. Po czwarte, połączenie według zastrzeżenia pierwszego, w którym wspomniane lampy próżniowe są równoważne dla typu 6L6 i pracują w klasie AB1. Po piąte, połączenie według zastrzeżenia 1, w którym wspomniane lampy są równoważne dla typu 6L6, a wspomniane obciążenie siatki ekranującej wynosi około 5%. I po szóste, kombinacja według zastrzeżenia pierwszego, w której stosowane typy lamp są wybrane spośród handlowych typów 6L6, KT66, 5881 i 807. Przy czym wspomniane obciążenie siatki ekranującej mieści się w zakresie od 18% do 26%. No, i na koniec odnośniki cytowane do tego patentu. Strasznie zawiły są ich żądania, prawda? Ale jak się zastanowić i przeczytać je na spokojnie, to wiadomo o co chodzi. Niestety w polskiej literaturze ograniczono się tylko do wyprowadzonych wzorów bez opisania założeń tego patentu. Dlatego ja przybliżyłem Wam, widząc te założenia, korzystając z licencji jako opracowanie naukowe. Tłumaczenie można określić opracowaniem naukowym. Myślę, że, prawda, jest to trudny język, bo to jest język z lat 50. I też bardzo ciężko mi się tłumaczyło niektóre pojęcia tutaj, bo nie są stosowane już obecnie. Następnym razem omówimy sobie ten artykuł. Ultraliniowy wzmacniacz i jest tu nawet żywy przykład podany. Co prawda. Wiele zdań z tego artykułu powtarzanych jest z patentu, no bo to wiadomo, upracowanie tych samych panów, ale wiadomo, jak się powtarza, no to się więcej pamięta. I myślę, że w ten czas już widzowie nie będą mnie pytać o układ ultraliniowy i czy można go stosować w układzie niesymetrycznym czy asymetrycznym. Mam nadzieję, że zrozumieliście chociaż część tego materiału. Mówię, to jest trudny materiał, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Mam nadzieję, że udało mi się oddać ducha wynalazku. To by było na tyle. Trzymajcie się.